Cześć, z tej strony Hodo i Urgot. Witamy serdecznie w kolejnym komentarzu brązowych playsów. Tym razem mamy przed sobą dwa bardziej zrównoważone teamy niż w poprzednim meczu. Ale zanim przejdziemy do składów, warto, żeby przypomnieć wam, jak możecie wy znaleźć się jako gracze w tej serii. Musicie zostawić bardzo fajny, ciekawy, śmieszny komentarz, nie będący komentarzem typu 2 na 10. Po prostu, żeby miał wartość merytoryczną ten komentarz, zostawiacie w tym komentarzu swój nick oraz dywizję i osobę z najciekawszym komentarzem wybierzemy i po prostu będziemy go obserwować, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tym razem obserwujemy Fiorę na topie, gracz o nicku Aisepski04 z klanu Kanga. Kanga Sejiyo Koryo! Uga waga teki wo kurau! Tak, Lulu gra swoim mainem na supporcie. Jestem ciekaw, jak to będzie w tym matchupie z DJ-em Soną oraz Kalistą. Ale jak w każdym brązowym meczu musi być Katarina. Albo zbanowana, albo pichnięta. Tak. Jesteśmy już na rifcie, czerwona drużyna, w której jest Warwick o niku Bronze 5, rusza tutaj do swojej dżungli. Warwick będzie startować najprawdopodobniej na blue? Okej. Okay. Mamy tutaj również Katarinę o niku Pazdan 1337. Z takich ciekawszych ników to chyba tyle. Komedia. W ogóle patrz, jak ładnie obstawili blue, drużyna czerwona. Kurczę, z tym bramkarzy. Tak jest, to są typowi kontrolerzy biletów. W ogóle miałem tak kiedyś rozkminę, że jak jest kontrola biletów w PKP, jesteś sam w przedziale, ziomek przechodzi, patrz, zagląda, to tak po prostu jak jesteś wyćwiczony, to tak się oprzeć, jak masz to na bagaże, nie? Z nogi z jednej strony, nogi taki nad wejściem, że ci gość nie zobaczy. A możesz się położyć w ogóle tam na górze. Też. Nie róbcie tego w domu, znaczy w domu to tym bardziej, ale w pociągu to jeszcze bardziej. W domu, żeby kontrolować cię przypadkiem nie znalazł. Idzie kontroler, matka. Lekki agresywny push ze strony drużyny niebieskiej. Tutaj Lulu, jak agresywnie! Ona pokazuje, kto dominuje na tej linii. Ona nie pozwala dojść w ogóle do farmy. W międzyczasie Sona próbuje odpowiedzieć równie agresywnie. Ma damage. Ma damage jak najbardziej. I teraz na drugim levelu Sona raczej weźmie sobie W, zacznie healać swojego adekaria. Także nie wiem, czy to jest taki mądry pomysł, żeby tradeować się tutaj z nimi. Ale patrz, ile hajsu zgarnia Lulu za te połki. W międzyczasie tutaj Panteon strasznie wywiera presję na Fiorze. Fiora jednak wbiła drugi level jako pierwsza. Panteon coś tam chyba nie był do końca zdecydowany, czy engage'ować, czy nie. I Lulu jednak to zrobił! Fiora właśnie zginęła? Tak. To jest właśnie siła Panteona. Q, 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 autoatak, Q, ignite, Q. Gameplay intensifies. Dokładnie. I tymczasem Fiora to jest niestety nasz Aisepski. Nie najlepiej mu idzie, nie najlepszy start, chociaż w minionach jest remis. Panteon już wykorzystał swoje wszystkie potki, także teraz będzie bardzo podatny na połk. Chociaż z jego pasywką może nie być tak źle. Tak jest, i znowu Q, i pyk, i autoatacze. Bije się w minionach Fiorę, nie jest to za dobry pomysł. Ej, o co on odwala teraz? Fiora? Proszę bardzo, jaka zemsta! Jezus, jaka fiesta tu się odwaliła! Tych minionów jest raz, dwa, trzy... Nie umiem do tylu liczyć! Co się na tym midzie będzie działo? Zobacz, jak taka kanapka się robi z dżunglerów. Tak jest. Master tam będzie starcie tytanów, ale nie zobaczymy tego niestety. A bo ja mam cały czas na... 3, 2, 1... I to jest walka, proszę panie... A co to było? Tymczasem na bocie jednak Lulu dominuje. Widać, że ta jej siódma maestria daje się we znaki przeciwnikom. Ale hajsu ona zgarnia za te połki. Już to mówiłeś. Ale ona hajsu zgarnia za te połki. Ja nie wiem, czy zauważyłeś, ile ona hajsu zgarnia za te połki. I będzie kolejny kill! Lulu! 2-0! Ale ona hajsu zgarnia za te połki. I ta Fiorka chyba ginie. Powiała, że niestety. Aisepski chyba, że ma jakiś... Co zrobił? Warwick! Lulu, run you fool! O, czy Adekeli jej pomoże? Nie, bije wieża. Ona nie ma many. Te flesze, ten... A to Kate'ka jeszcze autoataczki na sobie bije. Kate'ka! Ale ona zgarnia hajsu z te połki. No nie? Kate'ka w ogóle nieobecna. No, ona baitowała na G! Tak, ona trzymała go niepewno... Nie, to G baitował na Kate. Nie. Oni się obaj zbaitowali chyba. Flash! Czemu ona w ogóle... Ona flashnęła, użyła tego ataku, stąd w miejscu, rzuciła znowu i dalej stała w miejscu. No, niestety, to nie był double liftu, nie wykorzystała w pełni swojego... mobilności swojego czempiona. O! O! Czy G przeżyje? To nie, ona umrze! Jeśli nie ma Q, to umrze. Jest tutaj starcie tytanów. Kurczę, kruki tu strong. Kurczaczki to jest jednak. Ale ponad połowa graczy
jeżeli ginęła na jakimś kampie, to ginęła właśnie na kruczkach. One są zdradzieckie, faktycznie. No, Kalista też jest zdradziecka, właśnie zabiła. Nieważne, kruczki są lepsze. Kurczę. Dokładnie. Ale ona hajsu zgarnia za ten połóg. No nie? W międzyczasie Pantheon i jego gameplay. Q. Q. Patrz. Q. Oooo! Wow! Q. Co ty robisz? Ej, jak zrobiłeś taką fajną kamerę? Co się dzieje? Autism intensifies. Jakie zajebiste! Czym? A! Będą teamfighta, to będę tylko. Patrz! Teamfight na bosie! Ale jeszcze... Teamfight o wardy. Kamerzysta mnie trolluje. Chciałem zauważyć, że na midzie to będzie pierwszy taki prawdziwy full engage, nawet jest 0-0. I jak widzimy, CS-ach też jest blisko. Fiorka! O my gy! Ona jednak ma dipsy, nie daj wujczego! Panie Sębski! Ależ strołował swoją przewagę, którą miała przez taki się. Ale teraz G, czy wyczyści sytuację? Ale ona dostaje hajsu z depołki. A G, ale dostaje hajsu za te... Latająca słona! To jest nowy rodzaj postaci. I animka... Czekaj, to jest teamfight. Komentarz nasz był niesamowity w tym teamfightie. Muszę przyznać, że jesteśmy casterami godnymi po prostu polecenia. Katarina w tym teamfightie dostała 3 kile. Widzisz, są takie 3 mieczyki tam, o, zniknęły, bo już mamy z teamfightu. Riot Games, ESL i takie inne organizacje. Kasterzy. Wróćmy do gameplayu Pantheona, który jest niesłychanie fascynujący. Patrzcie, zaraz jak użyję Q. 3, 2, 1. Zmiana kamery. Tak jest. Warwick czy teraz zdecyduje się Fiora mu pomóc? Chyba się trochę zaspała. Ale lifesteal. Będzie gameplay Pantheona, proszę państwa, tak. Drugiego killa niestety nie zdoła. Nie zdoła zdobyć. Ale nasza Fiorka niestety nie zczytała ganka swojego własnego... Paczek hajsu dostają z te połki. A paczek zabija. Ten flash! O kurde. Zdarza się najlepszym, nie ma co komentować. I teraz Lulu zabiła. A Sona już stała na plancie, już chciała go w czasie pojedynek adekerycz. Kto pierwszy... O, ale te staczki jednak zabolały. Piękne Master staczki. Master Jane tutaj chce wybronić topa. Q'uje się, jakkolwiek to nie brzmi do Fiory. Fiora tutaj próbuje walczyć, aczkolwiek jednak to jest Master G. Master G nie odpuszcza, Master G nie wybacza, Master G zabija. I Sepski właśnie gryzie glebę. Master G nie odpuszcza, Master G nie wybacza, Master G kiełbasa. O, i będzie pierwszy kill dla Fiza najprawdopodobniej. A jednak nie! Chociaż Ignite trzyma cooldown, żeby dokończyć katę. To wystarczy, kata pada. Nie padła podki tu strong. Co tu się wydarzyło? Ale teraz z kolei... Warwick kontynuuje pościg, nie ma dostępnego ulta, aczkolwiek jedną auto ataki powinny wystarczyć. Zatrzyma się na chwilę z niewiadomych przyczyn. Ciekawa była ta akcja, bo myślałem, że Fizz już będzie miał tę katę, ale niestety podki w ostatniej chwili uratował jej tyłek. W ogóle zobacz, to jest bardzo równany mecz wbrew pozorom. Pomimo tych dwóch killi, obydwie drużyny mają identyczną ilość golda. Oj, ta Kate'ka odważna, tak na Kalistę. To jest chyba jej koniec. Tak, zaraz użyje swoich staczków. Kabum. Pyk! I nie ma. Ale idzie Lulu! Ale ona hajsu może zgarnia. To wyczyścić! Ale hajsu zgarnęła! Shutdown poszedł, jeszcze te połki. Ta gra powoli staje się przewidywalna. Tutaj Pantheon wiadomo, że zginie. Tego się nie spodziewałem. Ja też się nie spodziewałem. Czy Warwick ma ulta? Tak! I trafia G! Pięknie doskoczył! Fizz nie był w stanie mu pomóc, postanowił się wycofać. W ogóle zobacz, jak ładnie zmordowana jest dolna dżungla. Troszczą się o tego Drake'a, to co prawda nie jest Infernal, ale oceaniczny dragon, proszę państwa, również jest wart uwagi. Dokładnie. I teraz chyba będzie po Sonie. Ulti ze strony Kate'ki, czy wystarczy? Tak, jak najbardziej. Wystarczył, ideolo. King Kinder zdobywa... To już pierwszy Yuki. Przestań! Już! Jaki double gank na topie! Double liftu! CG! O, Master G engage'uje. Czy Pantheon postanowi dołączyć? Dołącza! Master G! I to Q! Tak, Pantheon już to skończy. Ignite powinien zakończyć Fiorę. A jeszcze jest Warwick do zjedzenia. Czy Pantheon to zrobi? Tak, ma swoją pasywkę. Używa ją. Turet bije go, czy zdąży uciec? Jeszcze ostatni shot Tureta i chyba zginie! Tak, zginął! A my to się jeszcze Katarina... Ach, G tam liczył na egzekucję, ale niestety Katarzyna miała swoje cooldowny. Mam wrażenie, że jednak to Q go zgubiło, że troszkę jednak dał czas tej Katarzynie, aby mogła do niego spokojnie dobiec i zadać mu te obrażenia wymagane do zdobycia killa. Tak, nie obliczył tego odpowiednio, ale mimo wszystko nadal jest sytuacja wyrównana, jeśli chodzi o killa. Patrz, Kate'ka 1-5, Lulu 5-3.
No i to jest dobre rozprowadzanie killi. Kille bierze ten, kto może zadawać damage, a Kate'ka... Kto dostaje hajs za połki. Dokładnie. Kate'ka dostaje hajs za połki? Nie sądzę. Ale idzie Master G na tego bota. Czy ma ulta? Ma ulta, odpala się? Tak jest, i to będzie chyba double kill. Jest smite, auto-ataczek jeden. Chcę go oddać Kate'ce. Dobry jungler! Kurczę. Ryzykował tam. No, myślę, taka, że... parę staków więcej i byłoby po Masterze. Ale ładnie postąpił, ładnie. Szanuję to, jeżeli chodzi o junglerów, którzy oddają kille swoim adekery. I kolejny gang Warwicka na topie. Nie ma najmniejszych szans w tym momencie. Icepski odbija się prosto, po prostu z 1-5 już ma 3-6. I czy Fizz zdobędzie swojego pierwszego killa? Tak bardzo tego pragnie. Fizz wrócił. Będzie pierwszy kill, tak jest. Wyklikał Katarinę 5-2, pewnie dlatego, że miała 200 HP. Tak, trochę ryzykowała tam będąc na tym redzie. Nie wiem, po co Katarinie red. Też nie ma pojęcia. Chyba dla Golda jedynie nie wiem. Ej, jak zaczynałem grać w LoL'a, to kupowałem Katarinie Attack Speed, bo myślałem, że będzie szybciej walił z tych nożyków na ulicie. No chyba to mówię. No spoko, kupowałem armor na Ashy. Nelly kupiła Leonę jako pierwszą postać, bo myślała, że to będzie mocna wojowniczka. Ja kupiłem Vayne, bo mi się podobało, że fajnie wyglądała. Ja nawet nie pamiętam, co chyba jeszcze go kupiłem. Pewnie Urgota. Ci się podobało, że fajnie wygląda? Tak. A tymczasem na bocie, gdzie się to Kalista zbiera żniwa. Kalista, luwa. I ult... Nie. O, flash. Nawet Sona chyba nie miała dostępnego ulti w tamtym momencie. Dopiero się mam wrażenie, że załadowało Fiora niestety. Ale fail flash. Kurczę, gang za gankiem. Jak nie Fiora jest gankowana, to Pantheon i na zmianę. No tak to jest, jak się nie używa wardów. Polecam ten item bardzo serdecznie, kosztuje 0 golda, co? A daje bezpieczeństwo. A, dobra. Tam trinket. Już nie można kupić normalnych wardów. Nie? Od jakiegoś pół roku. A tymczasem Fizz poczuł krew. Poczuł krew i teraz bije na Katarinę. Czy ma taki dips, żeby starczyło to, żeby ją zabić? Czy ma cooldowny? Katarina cofa się, nie chce czeka na falę minionów, próbuje, będzie próbowała do niej doskoczyć. Niestety zabrakło po prostu sekundy, aby mogła bezpiecznie się udać pod swoją wieżę. Tak, to chyba Thunderlord zadziałał zresztą dla Fizza. Tak mi się wydaje, że taką właśnie miał masterkę, bo ten ostatni autoatak był, no, nadzwyczaj silny. Jak na tę postać? W międzyczasie turret na midzie będzie padał. Chyba, że Kata i Fiora z Warwickiem. Czy tu się nawiązuje teamfight? Tak, to kamera teamfightowa, proszę Państwa, nasz kamerzysta ewoluował. Piękny teamfight. I koniec. Czy to będzie teamfight? To będzie teamfight. Dobra. Kamera teamfightowa, proszę Państwa, tak. I ulti ze strony Sony bardzo ładne. Czy Kalista zdąży użyć tego staka? Fizz dołącza się do fightu. Zdelituje adekery drużyny czerwone i tak samo zrobi też supportem. Biegnie Warwick. I Fiora, jaka kanapeczka się tu szykuje, to się naprawdę wywiązał z tego teamfight, Boże, ta kamera działa! O Jezus, powiem. Ace dla drużyny czerwonej. Proszę bardzo, 5 za jednego. Myślę, że Fizz powinien jeszcze gridzić po tą Sonę, bo już tam i tak umierał, ale mimo wszystko, koniec teamfightu. Ta-dam. Ty, patrz! 14 pezów! Już. No i drużyna czerwona, korzystając z tego, że zabiła na bocie, jakie slow motion, proszę Państwa, teraz Master G... Pantheon robi co robi to najlepiej, czyli wpierdala się na dziko. Jak to Q dodało damage? Nic tak nie dodaje damage jak Q. To ładnie. I teraz slow mo. Ależ ona biegnie pięknie, proszę Państwa, zaraz uderzy miniona i mamy teraz teamfightową kamerę, czy ona uderzy miniona, auto atak ze strony Kate'ki, czy poleci, nie mam już powietrza, czy poleci! Pantheon ultuje się za plecy Sony. Będziecie ją zabić? Czy zabiję ją zanim Fiorka zdąży zainterweniować? Tak. Jak najbardziej. Nie ma na mieście krzas Fiora, podejmuje Fiora, ten flash! Kate'ka, proszę Państwa, jaki backdoor! Czy ona korzysta z taktyki... Alexa? Ale nie uderza tureta. No bo... Tak blisko! Myślałem, że ten Warwick jeszcze ją pokona. Tymczasem drużyna czerwona, korzystając z tego, że pokonała przeciwników, pushuje. Piąty teret na ich koncie. Ach, i kolejny kill dla Katarzyny. O! Ultuje się Pantheon. On by chyba tam szybciej podszedł z buta, ale... Prosto rzucił się na Katarzynę. Ach, Zonia, rychło w czas. O! Katarzyna jeszcze przeżyje. Bardzo defensywnie. Fiorka, nasz Isepski jeszcze walczy. Ten... Stara się tu wywołać. Nie wywołał. Tymczasem Lulu sama puszowała topa. Chciała troszkę puszować miniony, ale to się chyba skończy dla niej źle. Sona, Q, Warwick, Lulu, Nasus, Fio... Bronze 5. Tak, widziałem Fizz oraz Pantheon biegli już na połowę, niestety nie zdążyli, ale postarają się dokończyć dzieła. Widzę, tutaj inni już będą dołączać do teamfightu.
A więc kamera od razu się zmieniła i Fizz chyba zakończy, że tutaj zmagania tego... Co tu się dzieje? Wika. A Katarina! Jak poczyściła! Tutaj widzimy, drużyna niebieska jest już niestety na dobitkę. Katarina będzie próbowała dokończyć Fizza, niestety brak wizji w krzakach, daje się we znaki. Fizz będzie próbował tutaj pokonać Katarinę. Katarina jest zbyt szybka niestety. Katarina padła jednak, ale tymczasem Kalista na bocie zdecydowała się pushować starą taktyką, bardzo dobrą taktyką doktora Hodora. Nie idzie do teamfightu, mimo że jest attackery, tylko idzie pushować. Tak. Tak to się robi. Drużyna czerwona wygra, teamfight zainicjowała po raz kolejny. I... Zdobyła to. Dokładnie, tymczasem Fiora idzie na mida, zdobędzie inhibitor, a Kalista patrzy jeszcze na tego tureta na bocie. Czy go otworzy? Tak mi się wydaje. Tak, Lulu jest zbyt zajęta obroną inhibitora. Master G agresywnie wbija tutaj na... Ja myślę, że Kalista go wyklika. Jeszcze kilka Q i teraz mogłaby już aktywować i już by było po nim, tak dokładnie. Eksplodował. Jeszcze Pantheon. To Q nie trafiło? To było nie trafiło. Pantheon odpuszcza. Tak. Ale idzie też Fiora pomóc swojemu adekery. Pantheon się tak bardzo pewnie poczuł, czy udaje się dokończyć? Tak, dokończył, zdobył killa. Ale czy to było warte? Nie sądzę. Czy warto było ginąć tak? Nie warto było. Czasem myślę, że Fiora i Sona dokończą ten... Ten ult dość nietrafiony. Dość. Liczyła na jakiś dżuk ze strony Kate'ki. Ona tymczasem... Ten... Ależ piękny króliczek. Ale Fiorka bije się nadal. Podrzucona przez ulta Lulu, rzuconego na Fizza. Fizz ma na HP, jeszcze walczy, ginie teraz zabity przez Sonę. Katarina dołącza do teamfightu. I czy... Będzie chciała poczyścić, niestety jeszcze nie odpaliła ulta, odpaliła ulta na pojedynczy cel, nie wiem czy to było warte. Master G będzie próbował ją niestety wycyganić. Ale że ona skacze, fruwa, teraz Redemption ze strony Lulu za... Idealnie skalkulowane, Katarina nie dostała, czy uda jej się uciec? Udało jej się uciec, czy uda im się jeszcze do tego zabić przeciwników? Sona stara się... Ma jednak trochę damage'a, jeszcze wie ile się da. Pantheon będzie doskakiwał do teamfightu, trzeba złożyć kamerę teamfightową, ze względu na to, że tu się za dużo dzieje. Zostały tylko 3 osoby w teamfightie, ale dopiero teraz włączam kamerę. Nic się nie stało, ja wcześniej powiedziałem, że to było Redemption Lula, to było Redemption Sony, nikt tego nie zauważył, dlatego teraz to powtórzyłem, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem totalnym nieogarem. Tak. Drużyna czerwona zejsowała po raz trzeci. I bierze inhibitor, zaraz pewnie uda się również po... Ależ złapała tego ulta ta Sonka, spójrzmy na niego. Ależ wyskoczył! Co? Ależ piękna praca kamery, teamwork OP! Piękny ten skin tego Fizza, powiem wam, piękny jak najbardziej. Jest piękniejszy niż gra tego Pantheona. O! Ależ musiał flashować. Fizz zbyt się poczuł. Miał nadzieję, że tam jakiś damage zada, ale zobaczył, że zbliża się Kalista. Nie chciał ryzykować. Drużyna czerwona będzie się prawdopodobnie kusiła na trzeci jeszcze inhibitor. Tak jest, już tam robi robotę. Warwick. Dokładnie. Fizz bardzo agresywnie, nie wie na co się tak naprawdę pisał. Master skiłował się do swoich przeciwników, także pojawi się w ich środku, ale to już było, będzie ace. Jeszcze Pantheon, ostatnia szansa dla drużyny niebieskiej. Chyba również Damianek zostanie zabity. Tak, jak najbardziej. Teraz miniony jest na wszystkich trzech liniach. Trzech jeszcze graczy. Będzie to prawdopodobnie koniec, chyba że zajmie im to aż 20 sekund do momentu wstania Fizza, ale wątpię. Wątpię, teraz już będzie gra dla Drużyny Czerwonej. Była to ciekawa gra, muszę wyrównana. Tak. Chociaż, no zobacz, 9 taretów do jednego. No ale w killach było podobnie i było też dużo ciekawych akcji. Fiora na przykład na początku strasznie przegrywała, a teraz? 4-11. To jest dobry champion. No i ostatni turet i zaraz Nexus będzie fokusowany. Fizz wstał, żyje. Czy uda mu się... Czekaj! I czy będzie rybka? Ten skok! I jest! To nie jest rybka, to jest króliczek! Ależ pięknnie to... Pięknie to kurczę, wyglądało. Lulu dołącza się do tej fajtu. Czy zdążą? Nie, Fioras, ostatni autatak 50 golda na ikoncie. I zobaczmy. Wybuch w slow motion. I zoom. Coś pięknego. I ten napis w drogowym dębie. Dobra, w takim razie to było wszystko w tym meczu, myślę, że było ciekawie. Było bardzo fajnie. Nam się podobało w każdym razie. Jeżeli wam się podobało, stawcie po sobie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, to żebyście mieli zawsze na telefonie powiadomienie, jak pojawi się nowy film. I będziecie pierwsi, będziecie mogli napisać pierwsi w komentarzu. Nie usuwamy takich komentarzy. Nie usuwamy, szanowni. Ale szanowni. Nie no, żartuję, nie robimy tego. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie wystąpić w odcinku tego typu, w komentarzach piszcie coś fajnego o sobie, coś co przekona nas, żebyśmy piknęli was jako następnego partycypanta w naszej zabawie. A tu jest kamera, się patrzę w monitor. Ja też! To uwaga! Brofist! 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 Brofist!